Cześć, siemanko, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agrozakrzewcy. Dzisiaj mamy przyjemność przetestować ładowarkę Kramera. Dokładny model to KT407, czyli jak sama nazwa mówi, jest to ładowarka teleskopowa. Mamy tutaj do czynienia, tak jak widzicie, do czynienia z ładowarką, która podnosi 4 tony oraz ma wysięgnik długości 7 metrów, czy podnosi na wysokość 7 metrów. Tak się ładowarka prezentuje. Ładowarka jest tutaj na silniku Deutsche, generującym 136 koni mechanicznych. Jest to 3,6 litra, silnik właśnie Deutsche. Tutaj z góry dziękuję za możliwość przetestowania firmie Fricke, dzięki której właśnie tutaj mamy maszynę na testach. Także dzisiaj to będzie taki właśnie vlog z testów, w którym chciałbym właśnie omówić jakby dane techniczne trochę ładowarki, pokazać wam ją w praktyce i co o niej sądzę. Przyjechała do nas w sumie wczoraj, dzisiaj rano trochę ją wmieszałem paszowozy i naprawdę maszyna trochę bardziej, można powiedzieć, niedoceniana przeze mnie, bo naprawdę robi wrażenie. U nas akurat gospodarstwo bazuje na ładowarkach JCB, wcześniej bazowaliśmy na ładowarkach Manitou, teraz na JCB, a tutaj właśnie mamy do czynienia z Kramerem na testach, który jak na razie spisuje się w sumie fajnie. Zobaczymy, jak będzie to w późniejszych testach. Będzie też to oczywiście nagrane. Wstawię wam odnośnie, tam będę ładował obornik. Także to wam wstawię i takie później na sam koniec będzie takie podsumowanie. Odnośnie jeszcze ładowarki. 140 litrów na minutę to wydajność hydrauliki. Ładowarka też może być dostępna w dwóch wariantach kabiny. Tutaj mamy do czynienia z tym większym, czyli 2,5 metra wysokości. Jest dostępne też 2,30 bodajże wysokości, czyli tak naprawdę można to dostosować we własnym zakresie. Ładowarka ma naprawdę wiele ciekawych funkcji, o czym wam powiem, oraz też wiele takich praktycznych zastosowań, co naprawdę moim zdaniem jest fajne i się sprawdza. Także myślę, że przejdziemy do tego, że pokażę wam taką pierwszą rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy, mianowicie jest tutaj właśnie takie wycięcie, dzięki której ułatwia nam siadanie, po prostu możemy łatwo wsiąść sobie, bo tu jest właśnie ten stopień. Kolejną rzeczą, która tutaj mi się rzuciła w oczy właśnie, to jest szyba panoramiczna. Właśnie tutaj umożliwiona, naprawdę jest widoczna w tej ładowarce, jest niesamowita. Tutaj możemy właśnie, bardziej to zauważycie, jak już będę na przykład na polu już ładował, to będzie bardziej widoczne, ale tutaj możecie właśnie zobaczyć, jak jest ścięta maska, co umożliwia nam naprawdę niesamowitą widoczność. Samo szyba z tyłu jest bardzo duża. Omawiając joystick jest to taki podstawowy, choć ja jestem przyzwyczajony osobiście do tego, że z tyłu mamy przełącznik zmiany trybu jazdy, tej przełącznik trybu jazdy przód-tył, a tutaj mamy dostępne właśnie tutaj, że przełączamy go tak do przodu, tak do tyłu, tutaj mamy luz. W ogóle mamy taką fajną opcję, którą ukażę wam bardziej na polu, ale taką jak właśnie zapisywanie łyżki, że możemy sobie dostosować właśnie łyżkę w poziomie i zapisać sobie pod tym przycisk. I tak naprawdę przyciskamy go, automatycznie łyżka się będzie dostosowywać do tego poziomu. Mamy też wytrząsiwanie łyżki, czyli mianowicie macha prosto na łyżkę, żeby wytrząchać resztki, które pozostały w łyżce. Fajnie się to sprawdza. Później wam pokażę też właśnie zastosowanie tego, jak to działa. Warto też wspomnieć o czterech możliwościach jazdy, czyli mamy na przykład tutaj właśnie tryb jazdy, taki, że tył jakby jest sztywny, przód tylko skręca i zauważyłem, że jest to właśnie dostępne wtedy prędkość maksymalna, czyli 40 km na godzinę właśnie wtedy ładowarka uzyskuje, dzięki temu, że przełączyłem właśnie na ten tryb. No i wiadomo, cztery koła skrętne, to się sprawdza właśnie na silosach, czy przy jakichś dojazdach i tak dalej, czyli standard w ładowarkach teleskopowych. Tutaj mamy możliwość psiego chodu, to samo właśnie co mam też w ładowarce JCB. I tu co właśnie wyróżnia, że możemy sobie zapisać psi chód, czyli załóżmy tył sobie zablokujemy wtedy, tu mam taką kłódkę, ikonkę, możecie sobie zobaczyć. Blokujemy sobie na przykład tył, czyli ten psi chód właśnie, a przodem sobie osobno skręcamy. Myślę, to jest fajne na przykład zastosowania, nie wiem, przy ugniataniu, przy na przykład dojeżdżaniu do jakichś ścian, czy tego typu desentach. Kolejną rzeczy, która mi na pewno osobiście przypadła do gustu. Właśnie wyjdziemy, pokażę wam.
pokażę wam, o co mi chodzi. W ogóle jeszcze warto dodać właśnie tutaj od razu, jak już idziemy, fajnie są wyprowadzone kalamitki. Jest w ogóle też możliwość, właśnie centralnego smarowania, że będzie ładowarka w to wyposażona. Ta akurat nie jest, ale bardzo fajnie ma to widocznie wyprowadzone i to nie tylko tu. Tutaj możecie zobaczyć, na siłowniku tak samo jest. Także mega plus za to. A teraz wam pokażę, który zauważyłem, jeszcze jeden plus. Dobrze, tak jak widzicie, tutaj przyszliśmy do silnika. Jednym z plusów na pewno jest to, że zobaczcie, ile tu jest miejsca. Nie wiem, czy mieliście do czynienia właśnie z ładowarkami. Dla mnie właśnie, jak otworzyłem silnik, rzuciło się od razu to, ile tu tak naprawdę jest miejsca. Zobaczcie, jakie tu są prześwity. Da się wszystko ładnie zobaczyć. Myślę, że takich dostępnych rzeczy serwisowych naprawdę tu jest fajnie. Kolejną sprawą, którą chciałem poruszyć, która mi osobiście też przypadła do gustu. Patrzcie, jak to jest dobrze rozwiązane. Wyciągamy sobie chodnicę, wszystko fajnie chodzi. Odchylamy i zobaczcie, jaki mamy łatwy dostęp do czyszczenia chłodnicy. Też mamy obroty wsteczne tego wiatraka, który umożliwia nam po prostu, że wydmucha to. Także też fajna opcja, ale właśnie rzecz, która tutaj łatwo możemy wydmuchać oraz tutaj. Patrzcie, jaki to jest super dostęp. A jeszcze kolejną, taką bolączką też można powiedzieć w JCB, którą mi osobiście przyprawia trochę nerwów. Czyli zawsze w ładowarkach, jak macie ładowarki, tu zbiera się oczywiście pył, kurz, tam wszystkie osiada tam u dołu. Patrzcie, jak to w kramerze jest idealnie rozwiązane. Czyli mamy tutaj dostęp, tu już nie będę odkręcał, wstawię wam na pewno jakąś wstawkę, jak to jest dobrze rozwiązane. Tutaj mamy taką, pokażę wam z bliska, mamy tutaj taką możliwość, bez żadnych kluczy odkręcamy takie dwie śrubki, podnosimy i tam możemy cały brud właśnie z tego wybrać. Super sprawa. Naprawdę przy takich codziennych sprawach Kramer mega zaskakuje. Kolejną sprawą to patrzę takich przy rzeczach serwisowych. Patrzcie, tu mamy kolejne takie okienko do wyjęcia tamtego filtra. Super sprawa. Ciekawie jest to rozwiązane. I bardzo mi to przypadło do gustu. Kolejną sprawą, nie wiem, czy właśnie wspominałem, silnik Deutscha, 3,6 pojemności, 136 koni. Tu mamy przykładnie Eco Speed właśnie, o której mówiłem, czyli tutaj akurat w tym przypadku prędkość 40 km na godzinę osiągamy przy 2000 obrotów. Mamy jeszcze właśnie dostępne dwie kolejne. Tutaj zaciekawiło mnie akurat Eco Speed Pro, czyli akurat wtedy w ładowarce mamy dostępne, że przy 40 na godzinę ładowarka ma tylko 1550 obrotów. To też fajna opcja jak na ładowarki. Nie spotykałem właśnie tego w żadnej innej konkurencyjnej marce. Dobrze, także cześć, witajcie już na polu. Jak sami widzicie, już tutaj ładujemy. Tutaj brat rozwozi, ja tutaj na załadunku. No i ładujemy. Mam nadzieję, że akurat dobrze mnie słychać. Chciałbym też jeszcze właśnie powiedzieć coś ciekawego na temat samej ładowarki. Ładowarkę mamy na testach tutaj z firmy Frike, maszyny rolnicze. Tutaj dzięki uprzejmości tutaj właśnie pana Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiamy, mamy tutaj możliwość przetestowania takiej ładowarki. Ładowarka naprawdę, no nie spodziewałem się, że aż tak może nam się właśnie przypodobać. Naprawdę zdaje egzamin. Patrzcie właśnie, tu jest taki fajny przycisk, ciszę, przytrzymuje i ona sama jakby obstukuje się. Też super fajna opcja, czyli te wytrząchiwanie resztek z łyżki. Jak sami możecie zobaczyć, bierzemy naprawdę sporo w łyżkę towaru. Tutaj weźmiemy właśnie obornik taki przeschnięty, on już jest trochę, ale nie jest to słomiasty obornik. Także wagowo naprawdę potężne ilości mogą być w łyżce. Jedną z funkcji właśnie, którą chciałbym jeszcze wam pokazać, czyli mianowicie patrzcie, zatrzymujemy się, poziomujemy łyżkę, mniej więcej tak powinna stać,
przytrzymujemy guzik, zapikało nam, czyli zapisało nam pozycję naszej łyżki. Patrzcie, później na przykład, nie wiem, mamy tak, przyciskamy, automatycznie nam się poziomuje do tego położenia, co zapisaliśmy. Fajna sprawa, przydatna, także warto, myślę, o niej powiedzieć. No i w sumie zaczęliśmy testy ładowarek, bo zaczęliśmy się w sumie rozglądać z ładowarkami. I tutaj z firmy Frico właśnie dostaliśmy Kramera, który tak naprawdę, no, w sumie to jest bardzo ciekawą ładowarką. Naprawdę zaimponowała nam na tych testach i zrobiła na nas mega pozytywne wrażenie. Myślę, będziemy naprawdę ją mocno rozważać przy potencjalnych zakupach. Na pewno z ładowarek chciałbym jeszcze zobaczyć z Kramera tą ładowarkę kołową. Tak gdzieś około powyżej 5 ton, myślę, żeby miała udźwigu. To by była naprawdę ciekawa opcja do naszego gospodarstwa. O tej właśnie, o której rzeczy mówiłem, jeszcze o tej szybie panoramicznej. Możecie zobaczyć, jak dobrze widać tutaj tak naprawdę wszystko. Tej widoczny w tej ładowarce naprawdę oceniam bardzo wysoko. Zarówno z prawej strony widzicie, jak jest ścięta maska, to taki tutaj jest polepszona widoczność dzięki temu. Tutaj na prawe koło i na lewe możecie zobaczyć tutaj z każdej strony. Mamy też super widoczność. Przyciążeniówka się zapaliła. No, trochę towaru aż nabrałem. Bynajmniej jeśli chodzi o moją jakby tutaj opinię przez te kilka godzin, które mam możliwość potestowania tej ładowarki, ona naprawdę zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie. Wiadomo, ma kilka minusów, ale bardziej bym to przeistoczył nie na minusy, tylko na moje przyzwyczajenia. Mianowicie w JCB mam pod joystickiem przycisk zmiany kierunku jazdy, jakby levers, a ty mam tutaj, także to po prostu do tego się przyzwyczaiłem z JCB i dlatego to jest to. A bardziej taki na minus konstrukcyjny, to bym powiedział o podłokietniku. Jest wygodny i tak dalej, na pewno joystick jest na plus, fajnie leży w ręce, to widzicie wyżłobienia takie, że fajnie on się trzyma w ręku, ale w JCB mamy cały podłokietnik tutaj skoczący. Jakby chodzi z całym fotelem podłokietnik, z joystickiem, o tak to dokładnie chciałem powiedzieć. Więc tutaj jest w Kramerze na pewno na minus. Tak poza tym naprawdę, no nie wiem, czy jeszcze czegokolwiek się jeszcze tutaj przyczepić, że tak powiem. Na przykład jest wiele właśnie rozwiązań, w których właśnie w JCB nie ma, a moim zdaniem powinny być, a tutaj w Kramerze są, także no w takim codziennym użytkowaniu i serwisie, tak jak na przykład popatrzyłem sobie i tak dalej, no to naprawdę robi wrażenie, że jest to wszystko przemyślane, a nie zrobione, żeby było, tak? I tutaj Kramera bym postawił na czołówce listy ładowarek, którym miałem przyjemność jeździć i je użytkować. Także tu ogromny plus ode mnie dla Kramera za zrobienie takich rzeczy, typu właśnie chłodnica wysuwana w bok i tak dalej. Jeden człowiek powiedział, że to są pierdoły, drugi powiedział, że to są ważne aspekty. Moim zdaniem są to na pewno rzeczy, które warto rozważyć przy potencjalnym zakupie ładowarki. A właśnie się rozglądamy za ładowarkami. Chcieliśmy najpierw potestować, bo wiadomo, jakby kupujemy w sumie to, co tylko testujemy. Także to, czego nie testowaliśmy, po prostu nie będziemy brali pod uwagę przy potencjalnym zakupie. Na pewno szoflera ładowarkę bym chciał zobaczyć. Tutaj taką kołową w stylu Alfa Droma. To jest coś fajnego. A właśnie, kolejna opcja, która mi się podoba. Tam taki mam przycisk, guzik od spodu i tutaj przyciskam i patrzcie. I wytrząchuje mi łyżkę. Także no, też fajna opcja.
której myślę warto wspomnieć. Ogólnie przy pracowaniu, nie wiem do końca, od 10 do 16 załóżmy, dzisiaj te kładuję te nabornik i tak dalej, bo teraz mamy godzinę 16, także mogę śmiało powiedzieć, że przez te kilka godzin ładowarka zrobiła na mnie fajne wrażenie. Dotychczasowo nie brałem pod uwagę w ogóle Kramera. Jakby nie rozważaliśmy go, po prostu nie było go u nas na testach ładowarki teleskopowej. Nie rozważaliśmy go, nie mieliśmy z nim do czynienia. A teraz właśnie jest i naprawdę zrobił na mnie mega wrażenie. Jeśli chodzi o zwrotność, którą właśnie tu chciałem powiedzieć, że jest mega zwrotną ładowarką, ale także i jeśli chodzi o przemyślane konstrukcyjne tutaj właśnie takie elementy, czy to chłodnica, czy te kolamitki, które są tak fajnie wyprowadzone, czy ten stopień, który no jest pierdołą, ale można powiedzieć, że no, że taką, którą w codziennym użytkowaniu na pewno bardzo docenimy. Ja tutaj załadowałem i jadę rozrzucać obornik i myślę, że po prostu, że to na razie będzie cięcie. Ten rzutnik opróżniony, także ładujemy dalej. I jedziemy. Dobra. Myślę, kolejną funkcją, którą warto omówić, tutaj mamy takie trzy tryby. Jeżdżę na trybie ręcznym po prostu z przyzwyczajenia i w sumie jest taki mi najwygodniej. Mam takie trzy tryby. Tryby wideł, czyli że zawsze jak opuszcza, automatycznie nam poziomuje na przykład widły. Jest to bardziej tryb właśnie takich raczej palet i tego typu rzeczy. I mamy też dostępny tryb łyżki. W sumie włączę wam, żeby go pokazać. Te przełączamy, mamy teraz tryb łyżki i patrzcie, mamy i opuszczam do dołu, automatycznie chowa mi się wysięgnik. Patrzcie, wysuwam wysięgnik, opuszczam do dołu, automatycznie się chowa. Naprawdę dosyć fajna opcja. Aczkolwiek ja z przyzwyczajenia wolę na trybie ręcznym, sam sobie manualnie wysunę wysięgnik. To akurat nie problem. Trzecią sekcję w ogóle mamy tutaj taki guzik. Możecie zobaczyć, tutaj mamy taki guzik, nie wiem czy go widzieliście. Przesuwamy go w prawo lub w lewo i tak włączamy właśnie sekcję. Naprawdę wam powiem, że przyjemnie się tą ładowarką jeździ. Myślę, że już powoli będziemy kończyć vloga. Chyba, że jeszcze coś wam dogram do tego. Jeszcze jutro trochę się pobawię. To może jutro też wam coś jeszcze z tego nagram. I z takich ciekawszych opcji. Wiem, że testy na moim kanale wam się podobają. Są to w sumie najbardziej oglądane filmiki na moim kanale. Bardzo spodobała wam się ta seria z testów na moim kanale i lubicie po prostu, widzę, oglądać materiały, na których mam jakąś maszynę na testach. Także myślę, śmiało zostawiajcie subskrypcję oraz łapki w górę, jeśli wam się film spodobał. Możecie też się podzielić swoją opinią w komentarzach. No i myślę, obserwujcie kanał na bieżąco, ponieważ pojawi się u mnie niedługo kolejna fajna maszyna, dosyć nietypowa, którą będziecie mogli zobaczyć, jak testuję. Także śledźcie i bądźcie na bieżąco, ponieważ materiały będę starał się w sumie mocno rozwijać teraz kanał, tak aby przykładowo co niedzielę pojawiał się jakiś film, żeby utrzymać to po prostu taką oglądalność, można tak nazwać. I żeby te filmy po prostu tworzyć coraz bardziej na wyższym poziomie oraz bardziej wam się podobały i przypadały do gustu. Ogólnie ładowarka ma bardzo wiele opcji, aczkolwiek no myślę, że film po prostu był ekstremalnie długi, a i tak bym nie przełożył tego nawet na, myślę, połowę funkcji dostępnych w tej ładowarce. Skupiłem się najbardziej na takich kluczowych punktach.
myślę tak bardziej, które są ciekawymi wątkami w tej ładowarce. Także myślę, że to już będzie koniec dzisiejszego vloga. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji oraz zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie też, że prowadzę inne social media, takie jak TikTok czy Instagram. Na Instagrama wrzucam na bieżąco relacje, na przykład tutaj odnośnie testów tej ładowarki, możecie to zobaczyć na bieżąco, bo na Instagrama wrzucam na bieżąco, co się dzieje. Także zapraszam serdecznie, jeśli jesteście zainteresowani. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Hejka!